Witam Was wieczorową porą. Dzisiaj mam dla Was wiersz na matriksoholików. Kiedyś go tam napisałam. Dzisiaj wyciągam z lamusa, bo jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Cichym półkrokiem pomiędzy nocą a świtaniem skradam się. Wchodząc w iluzoryczny świat ze swoim zakłamaniem. Palce zniecierpliwione drżą nad klawiaturą, tą sterownią wirtualnego świata, już nie anonimowości. Nikt mi nie płaci za pracę wolontariusza w tej medialnej wojnie Matrixów. Tylko moje ego. Obrastam w piórka samozadowolenia, z lubością głaszcząc bezzmarszczkowe twarze zmieniających się masek. Nie zastanawiam się nad objawami schizofrenii oplatającej mnie swoimi mackami. www.http.ip.htlm.jpg wsłuchuję się w oszałamiający dźwięk gadu-gadu, nieco cichszy, nadchodzący ze Skype od moich nieznajomych. Nie śpię. Rzadko jem. Jeszcze rzadziej myślę o moich bliskich, moim psie i zakurzonych książkach na osowiałych półkach. Mój świat internetowych obrazów jest tak bogaty, że nie potrzebuję tego zza okna, gdzie ulice jeszcze ciągle rozbrzmiewają śmiechem dzieci. Nie zastanawiam się, kto je jeszcze w dobie cyberseksu płodzi. Kto jeszcze jest ciągle zainteresowany słonecznym światłem? Kto jeszcze wdycha zapach powietrza nasyconego beznadzieją ziemskiej cywilizacji? Kto jeszcze dyskutuje w zaciszu domowego salonu z ciepłokrwistym interlokutorem? Kto jeszcze zastanawia się nad swoim pobytem na planecie Ziemia jako istota duchowa? Kto jeszcze jest tak chory, by kłaść się na zielonej trawie przetykanej koniczynką szczęścia? Nie ja. O nie. Jestem dobrze wyszkolonym cyborgiem.